Hej kochani, dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko, ale tym razem będzie to dość inny projekt Denko. Tym razem będzie to kolorówka. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja już te kosmetyki zbierałam od bardzo dawna i cieszę się, że w końcu będę mogła się ich pozbyć, je wyrzucić, bo jak pielęgnacje mi się zbiera bardzo szybko, wiecie, że ja robię te filmiki regularnie, raz w miesiącu staram się dodać właśnie projekt Denko pielęgnacyjny, tak kosmetyki do makijażu dłużą się i podejrzewam, że taki projekt Denko będzie raz na pół roku. Jednak jest to potrzebny filmik według mnie, bo wtedy możemy właśnie wydać swoją opinię na temat produktów, które zużyliśmy. Tym razem będą to produkty kolorowe, między innymi podkłady, tusze, takie rzeczy zużywam najszybciej. Wiecie, że cienie to się zużywa miesiącami, jak nie latami. Podobnie jest właśnie z różami, bronzerami, tego typu sprawami. Jednak lakiery do paznokci zużywam dość szybko, podkłady, korektory. Zobaczycie, właśnie mam tutaj taką reklamóweczkę z Organic, taką malutką, żeby te produkty sobie zmieścić. No i zaczynamy. I tak, na pierwszy ogień pójdą podkłady. Możecie zobaczyć, mam ich kilka. I zacznę od podkładu z firmy Bourjois. Zużyłam ich w tych kilku miesiącach dwa. I to jest ten Halfy Mix, dość popularny. Tutaj mam kolor 51 i 52. O, tutaj widzę, że jeszcze troszeczkę jest na dnie, ten już jest użyty całkowicie. Jeśli chodzi o ten podkład, to robiłam Wam test na żywo, podlinkuję Wam go na dole. Jest to taki podkład, z którym miałam taką relację love-hate relationship, czyli raz się lubimy, raz się nie lubimy, zależy od pory roku, zależy od miesiąca, od stanu mojej cery. Czasami potrafi podkreślić suche skórki, czasami potrafi wyglądać idealnie, dopasowuje się do kolorytu naszej skóry, fajnie się wtapia w tą skórę, ujednolica ją, ma takie średnie do małego krycia, wygląda dość naturalnie, nie wchodzi nam w załamania, przypudrowany potrafi na tej skórze zostać dość długo, w ciągu dnia należy użyć jakąś bibułkę matującą albo ponownie go przypudrować. Ja byłam z niego zadowolona, stąd właśnie dwa opakowania, jednak ostatnio przerzuciłam się na inne produkty i wydaje mi się, że kiedyś może do niego wrócę, na razie musimy od siebie odpocząć. Cena to jest około chyba 50-60 zł drogerii, można go dorwać taniej, na przecenach bądź w drogeriach internetowych. Jest to podkład taki kultowy, który chyba każdy już miał w swoim życiu i jeśli miałyście go dodać, znać jak u Was się sprawdza. Właśnie ja mówię, u mnie raz się sprawdzał, raz nie, raz się lubiliśmy, raz się nienawidziliśmy, tak to właśnie wyglądało. Kolejny podkład to jest podkład z firmy Rimmel i on się nazywa Lasting Finish. Ja miałam go o numerku 100, Ivory. I to jest chyba najjaśniejszy kolor. Też go zużyłam całego i pamiętam właśnie, był na niego w pewnym momencie boom. Podejrzewam, że po prostu firma Rimmel wysyłała do każdej youtuberki ten podkład do przetestowania i wiele dziewczyn go polecało i się nimi zachwycało. U mnie się jednak tak bardzo nie sprawdził. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy po prostu youtuberki po prostu się zachwycały, bo został ten produkt do nich przesłany, czy rzeczywiście się u nich sprawdzał. Na mojej mieszanej skórze dość normalnej, za bardzo się nie sprawdził. Tutaj mamy 30 ml, czyli standardowa pojemność. Tutaj było też 30 ml w Bourjois. I tu jest napisane, że on jest do 25 godzin z jakimś serum. Na pewno nie 25 godzin, chociaż ja tak długo podkładu nigdy chyba w swoim życiu nie miałam. Nie, nigdy nie miałam tak długo podkładu. Podejrzewam. Ten podkład nawet się nie utrzymał dobrych 10 godzin, on się ścierał, wyglądał nieestetycznie, podkreślał suche skórki. My się nie lubiliśmy, nie wrócimy do siebie, miał SPF 20, chyba jedyna dobra rzecz w tym podkładzie. Kolor był całkiem, ale no nie polecam. A teraz mój ulubieniec, wiecie o tym dobrze, i to jest podkład z East Lauder. I to się nazywa Double Wear Light. Double Wear na pewno dobrze Wam znane, to jest wersja light. Jest to podkład o numerku 1.0. 24 miesiące na zużycie, tutaj też mamy 30 ml, jest to już dość droższa półka. Jednak myślę, że taki podkład z wyższej półki warto sobie kosmetyczce mieć. Ja go nie używam codziennie, bo jest to cięższy podkład, na przykład od Max Factora, ten Face Infinity, czy ten Golden Rose BB Cream, który także lubię. Jednak jeśli chcę wiedzieć, że ten podkład zostanie na cały dzień, będzie dobrze wyglądał, nie wejdzie mi w żadne zmarszczki, przypudruję go, nie muszę już myśleć o tym, że
mam podkład na twarzy, po prostu ja o tym zapominam, kiedy go mam na sobie. Wygląda rewelacyjnie. W każdej sytuacji, każdego dnia, kiedy go nałożę, jeden z moich ulubieńców, długo zachowuje taki mat rozświetlenie na twarzy. To nie jest taki całkowity mat, ale delikatnie matowi naszą skórę, fajnie się wtapia w tą skórę, nie ma efektu maski. Jestem z niego zadowolona. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że jest tubka i ta tubka czasami tutaj, o, tutaj potrafi się na tym, na tej końcówce bardzo brudzić. O, zobaczcie, tutaj środek jest bardzo, bardzo brudny. To jest mój ulubiony podkład, jeden, do którego wracam najczęściej. Teraz przejdziemy do tuszy, do rzęs. Mam ich aż 3. Pamiętam, tego już używałam dawno, dawno temu. I to jest z firmy Maybelline Sensational Lash Multiplying Mascara. I też kupiłam go pod wpływem YouTube'a i też nie byłam z niego aż tak bardzo zadowolona. Pogrubiał te rzęsy delikatnie, ale także miał tendencję do tego, aby je sklejać. Wydłużał delikatnie, ale właśnie to sklejenie mi się nie podobało. Zużyłam go w całości, ale już do niego na pewno nie wrócę. Jest mnóstwo tuszy dostępnych na rynku, ja go nie polecam, nie lubię za bardzo. Zużyłam, bo musiałam. Teraz mój kolejny tusz to jest L'Oreal i to jest Volume Million Lashes Extra Black. Kiedyś Wam już go pokazywałam, na początku się nie lubiliśmy, pod koniec było coraz lepiej. I jest to jeden z lepszych tuszy, które używałam w swoim życiu. Fajnie te tusze, te rzęsy podkreślał, delikatnie je wydłużał, delikatnie pogrubiał, fajnie się sprawdza, dodatkowo był bardzo, bardzo czarny. Ładnie wyglądał na moich rzęsach. No i mój ulubieniec to jest Volume Million Lashes So Couture, wersja fioletowa. Teraz znowu do niego wróciłam i po prostu przypomniałam sobie, jak bardzo go lubię. Wydłuża, rozdziela te rzęsy. Na początku trzeba z nim uważać, bo on musi delikatnie przyschnąć, ale potem już tak po tygodniu, dwóch jest naprawdę rewelacyjny. Jeśli nie próbowałyście, polecam Wam bardzo serdecznie. Teraz, w sumie mogłam o tym opowiedzieć wcześniej, to korektory do twarzy i tutaj mam dwa takie same, to jest Collection Lasting Perfection, jeden z moich ulubionych korektorów i tu mam numer 1 Fair, ten najjaśniejszy, który używam i pod oczy, i na jakieś krostki, na wypryski, na tego typu sprawy i sprawdza się po prostu fantastycznie. Ja do tego korektoru wracam, on jest tani, on jest dobry, dostępny tutaj na Wyspach, w Polsce już też można go kupić w jakichś drogeriach internetowych, na Allegro. Wydaje mi się, że warto, jeśli nie chcecie przepłacać. Ja go używam na co dzień, na takie większe wyjścia mam swojego MAC-a Prolonged Concealer, który też już mi się zaczyna kończyć. Wydłubałam je do końca, mam kolejny, uwielbiam ten korektor i na pewno będę do niego wracać, bo wiem, że po prostu działa i nie wchodzi mi w żadne zmarszki, nie wchodzi w załamania, po prostu wszystko zakrywa, dodatkowo kolor jest idealny. A, zobaczcie, kolejna rzecz, którą znalazłam, to kolejne zużyte opakowanie tego tuszu do rzęs So Couture, także to świadczy o tym, jak bardzo ten tusz lubię. I teraz już dwie ostatnie rzeczy. Przede wszystkim mam tutaj żel do brwi z firmy Sleek, taki czarny, fajne opakowanie to jest, takie, powiem Wam, że eleganckie, podobało mi się i to jest kolor clear, czyli przezroczysty, fajnie utrwalał te brwi, rozczesywał je, one zostały na swoim miejscu cały dzień, on nawet chyba ten żel się pojawił w moich ulubieńcach. Koszt to jest około 5 funtów, takie małe, niepozorne opakowanie. Jednak smaczy mi na dość długo, mamy 18 miesięcy na zużycia. Tutaj jest jedynie grawer, że to jest marka Sleek. Ja bardzo lubię, polecam. Jeśli natkniecie się gdzieś na ten produkt, to zachęcam do wypróbowania. Jest naprawdę fajny, zwłaszcza odcień clear, bo wiecie, że ja maluję swoje brwi cieniem do brwi, czy do powiek, jak to woli, z firmy Inglot. Potem właśnie podkreślam sobie te brwi, wyczesuję je tym żelem i utrwalam je tym żelem i jest naprawdę fajnie, cały dzień się one trzymają, wszystko jest na swoim miejscu. I ostatnia rzecz, która jest też, myślę, że zaliczyłabym do kolorówki, ale nie już twarzy, to jest Top Coat z firmy Essie, Good to Go. Bardzo swego czasu był popularny na YouTube, teraz każdy przeszedł na hybrydy. Ja jednak do niego wracam, na razie hybryd nie robię, chociaż chciałabym wypróbować. Nie mówię, że
nie, że w pewnym momencie nie kupię sobie tego zestawu z Semilac, bo dziewczyny naprawdę kuszą i zachęcają. Ale na razie jestem wierna temu topcoatowi, on się u mnie sprawdza najlepiej. I dwie rzeczy, które mi się najbardziej podobają w nim, to przede wszystkim, że fajnie nabłyszcza te paznokcie, że te paznokcie wyglądają naprawdę ładnie, zobaczcie, one tak wyglądają na hybrydy. Naprawdę prześlicznie i czasami właśnie pytają się mnie ludzie w pracy autentycznie, czego ja używam, czy gdzie ja robiłam te paznokcie, że one tak ładnie błyszczą. A to nic innego jak ten top coat z Essie. I druga sprawa to, że rzeczywiście przedłuża trwałość lakieru, że ja mam słabe paznokcie, a podejrzewam, że bez tego top coat to odpryski bym miała już po dniu. Tak u mnie się utrzymują spokojnie przez 5 dni do tygodnia, zależy co robię. Ja jestem zadowolona, wracam do tego top coatu i teraz mam ponownie to samo opakowanie, nie inne opakowanie, ale ten sam produkt. Polecam Wam bardzo serdecznie, jeśli jeszcze nie próbowałyście, to zachęcam. Wiem, że to jest dość drogi kosmetyk, ale starczy na długo, jest bardzo wydajny i naprawdę jakością to zachwyca. To by było już na tyle całe moje denko makijażowe. Takie kolorówkowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mówię, raz na jakiś czas taki filmik na pewno nagram, bo te kosmetyki, no nie zużywa się ich tak szybko jak pielęgnacja, ale też już niektóre produkty mi się kończą. Między innymi właśnie chciałam nagrać ten filmik, kiedy zużyję swój róż z firmy Benefit Hervana, ale nadal cały czas go mam i ciężko jest mi go zużyć. Już mam to już chyba z 2 lata i cały czas teraz codziennie go używam, żeby dobić tego dna. On już się pokruszył, mogłyście zobaczyć zdjęcie na Instagramie, ale cały czas go używam, ja uwielbiam ten róż. Ale chciałam z drugiej strony, żeby mi się skończył, żebym mogła kupić coś nowego. Wiecie jak to jest. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy używałyście jakikolwiek z tych produktów, które Wam pokazałam. I co? Do następnego. Dziękuję bardzo. Pa, pa!